Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dawno nie grałem z maszyną. Powiem szczerze, granie z komputerem nie ma jakiegoś większego sensu, tak mi się wydaje. Chociaż jak chcemy poćwiczyć sobie debiuty, no to maszyna się bardzo przydaje, albo jakąś końcówkę. Ustawię sobie 90 minut, jakiś czas dodawany, nie ma to znaczenia, aczkolwiek... A może bez czasu dodawanego, może maszyna będzie głupieć, algorytmy i tak dalej, chociaż w co wątpię. Ustawię sobie czarne. Czy będzie to trudniejsze, czy łatwiejsze? Raczej trudniejsze. Jest E4. No i teraz, jak tu odpowiedzieć temu silnikowi? Trudna sprawa. Grać ostre debiuty, czy nie ostre? Słuchajcie, no cóż, E5 nie zagram, bo tego... A, zagram. Jednak zagram. Chciałem powiedzieć, bo tego nie lubię. Ale zagram standardowo, czyli skoczek F3, skoczek C6, no i mamy partię hiszpańską, oczywiście posunięcie A6. I tutaj pokuszę się o ruch skoczek E7, żeby bronić skoczka. Myślę, że ważne jest to, żeby grać pozycję zamkniętą, chociaż to się nie uda, bo teraz będzie ruch D4 na 100%, a jednak na 90%. To znaczy, no tak, przygotowuję ten ruch D4. Tym posunięciem C3 ten ruch jest przygotowywany. No dobra, goniec G7 zagrać trzeba. Tutaj wyjścia nie ma. Pozycja się na pewno otworzy po ruchu D4. Tak się też dzieje. Stokwisze są bezlitosne. Ale 7 ruchów jeszcze się utrzymałem. Ok. Teraz tak. Jak zbiję tu i zbiję tu, mogę zagrać D5. Z człowiekiem prawdopodobnie bym tak zagrał. Z maszyną się boję. Bo już ona coś tam przeliczyła, a ja jeszcze nawet nie zacząłem o tym myśleć, że mam coś przeliczać. Posunięcie B5 podoba mi się, ale to jest wyprowadzenie pionka i mogą być potem jakieś podważenia. No, nie powiem, że tutaj po prostu specyficznie do tego bardzo podchodzę, do takiej partii. Myślę sobie bardzo mocno teraz nad posunięciem, ale chyba B5, koniec B3 tutaj. Jakoś to będzie, co? Czy zrobić jednak roszadę? Mam szansę zrobić roszadę w 7 ruchu, więc może warto z tego skorzystać. No to skorzystam. Zrobię roszadę. Nie wiem, czy to jest dobre posunięcie, powiem wam szczerze. Wydaje mi się, że może tak trzeba było, ale to jest D5, tu, tu. No właśnie. Zaatakował. On pójdzie D6. Już mnie zjadł. On pójdzie D6 i już mnie zje. No tak. A jak zagram B5 teraz... I on mi zbije tu, ja mu zbiję tam. On mi tu, te pionki strasznie się prostrzały. No z człowiekiem, to sobie mówię, zaryzykował na pewno. Nawet nie nazwałbym tego ryzykiem. Taki prosty ruch mi umknął, bo potem jest konsekwencja tego. Ale dobra, może... Tak, tak, tak. Bawię się w liczenie, co nie? Zagrać tak. On odejdzie. Zagrać tak. I potem tu go wypędzać. Straszne, straszne rzeczy się tutaj teraz będą działy. Na moją niekorzyść. Może zagrać tak. On tu, tu. Tak. Skoczek A5. Cały czas nie wiem, czy to jest dobre posunięcie. Może jest jakiś ruch typu skoczek D2, skoczek A3. Ciekawe, co maszyna zagra. What? No powiem wam szczerze, tego się nie spodziewałem. Myślałem, że D6 będzie od razu. No to ja teraz zagram tu. On mi tak, ja tu. Będę miał ucieczkę. Ale ja muszę zagrać D6. Tu nie mam innego wyjścia. Może będę miał szansę jakoś charakter pozycji zamknąć. Może by się to jakoś udało jakimś cudem. Tu już się udało zablokować 4 pionki. No tak, tutaj to muszę uciekać skoczkiem niestety. Tracę tempo, on będzie grał C4. Będę musiał zagrać w ten sposób. Czyli tak powstaje troszeczkę jakby obrona królewsko-indyjska. No muszę w ten sposób grać. Ale on ma chyba tempa do przodu, jak dobrze liczę. Czekajcie, jak zagram tu, on nie może tak. No jak zagram tu, to co wtedy? No to a może tak zagrać, przytrzymać. Ciekawe, jak maszyna zareaguje. Maszyna zareaguje tutaj gońcem. Trzeba zagrać H6, żeby dojść do ruchu F5. Pamiętam jeszcze za młodu, kiedyś jak grałem z jakimś takim fricem, to grając te schematy królewsko-indyjskie, dobrze na tym wychodziłem. No i teraz jak zagram tu na 100%, on mi to zbije. Jestem przekonany. I właśnie się zastanawiam, czy tak grać w ogóle, czy nie. Próbować jakiś, nie wiem, G5 tutaj.
Ale to bez sensu, to pod maszynę nie można. Z człowiekiem gram tak i jestem po prostu szczęśliwy, a z maszyną. Odważnie. Trudno. To jest tylko maszyna. No zbiję na pewno. Jak nie zbiję, to mu przepcham. Ciekawe, czy on sobie pomyśli. Patrzcie, nie zbił. Ja cię kręcę. On nie zbił tu pionka. No to zagram tak. To jest jedyna szansa, żeby jakkolwiek powalczyć w ogóle w tej pozycji, tak mi się wydaje. Już w zanadrzu ma takie posunięcie jak C5, więc skoczek musi póki co 3. Bo jak zagram tak, to on mi C5, skoczek C4 mnie będzie rozjeżdżał na skrzydle. A to nie jest takie oczywiste. Ja nie. Słuchajcie, teraz tak się zastanawiam, czy ja nie mam aż takiej. Czy nie jest tu aż tak. Znaczy, w sensie to chyba nie jest takie złe z mojej strony. Jak to grać? Czy iść pionkiem, czy iść końcem? No trzeba chyba odważnie, gramy G5, bo zawsze skoczkiem mogę wrócić. No to jest taki standardowy plan. Bierze F7, goniec F8, może goniec tu, może król tutaj. Co? Wow, to w ogóle nie daje mi gość wyjścia. To lecę skoczkiem, nie mam wyjścia, bo i tak mi. Ja tutaj bicie w ogóle się nie opłacało, bo D6 pewnie bym dostał. Tego nawet nie przeliczałem, bo nie chcę psuć tego łańcucha. Zobaczcie, jak idzie pionami. Typowe granie maszyny, ale ja mam tutaj chyba jakiś atak. Pytanie teraz, czy mogę tak, znaczy mogę, czy od razu się pchać pionkami? Nie, no jednak spróbuję tutaj zagrać typowy plan. Bierze F7, goniec F8, skoczek tutaj. Jeszcze oczywiście w zanadrzu jest H5. Ja wiem, że się nie muszę spieszyć, mogę sobie długo pomyśleć, ale no właśnie, teraz coś tutaj będzie, może nie groziło, ale się asekuruje gościu. Gościu, to jest kawał blachy z algorytmem. Na razie skoczek mi tu pilnuje. Goniec F8, fajna asekuracja mi się wydaje. Okej. I wieża G7, teraz H5 grozi. Aha, chodzi o to, że G4 to ma takie posunięcie. Tak czy siak. Słuchajcie, zobaczcie, co się stało. Ja to cofnę. Jest gra na żywo w ogóle. Ja zagrałem tu, on zagrał tu. Ja wieżą i on wrócił. Pytanie jest takie, co będzie, jak ja wrócę wieżą na F7? Ale to będzie beznadziejny ruch czarnych. Ale wiecie co? Na potrzeby filmu chyba zagram to posunięcie, ale on nie powtórzy. Maszyna nie powtarza ruchów. Nie, to nie zagram tak, słuchajcie. Maszyna nie powtarza ruchów. A szkoda mi tej pozycji, bo jest bardzo dobra. Uważam, że jest bardzo dobra. Ten skoczek nie wiadomo, po co tu poszedł. Jak zagram to tak, czy on wróci? Może wrócić, no. I co dalej? Nie wiem, no zagram tak, to on mi tu. Nie, zbije to on tu. Ale to i tak muszę mieć dobrze w tej pozycji. Ta pozycja musi być dobra. Ruch G4 w ogóle jest bardzo jeszcze ciekawy. Przerzut Hetmana. Są bardzo ciekawe możliwości. Tylko chodzi o to, że z maszyną nie doliczysz. Z człowiekiem. Tu już byś atakował i on by już tam uciekał tym królem tam daleko. Na drugą stronę. On będzie tu dociskał zapewne. Takie posunięcie się szykuje. Takie posunięcie się szykuje. Tutaj jakiś ruch A5, coś w tym stylu. Nie wiem co, może tak. Ale z drugiej strony, tak sobie gadam, myślę. Ta wieża F7 mnie intryguje, ale on nie powtórzy. No na pewno nie powtórzy. Maszyna nie powtarza posunięć, jeśli nie musi. W takiej jeszcze pozycji, gdzie nic nie zostało wymienione. To jest ciekawe. Bo obawiam się, cały czas się obawiam, dlatego że nawet jak mam. To na pewno jest świetna pozycja. Uważam, że mam bardzo dobrą pozycję. Sprawdzę ze Stockfishem, czy przybije mi piątkę. Tylko obawiam się, że jak zacznę grać odważnie, to on mnie gdzieś tam zje. No dobra, to jest ważny moment. 21 ruch. No bo jak zagram tak szybko. Nie, no to muszę H5 grać, jeżeli chcę atakować. To w ogóle tak jeszcze można spróbować. Tutaj wymusić jakieś bicie. Albo w ogóle zagrać może tak. Jakby przepchał pionka. A jest to możliwe w algorytmach. Kiedyś widziałem takie rzeczy, że maszyna gra bezsensowne posunięcia na zapchanie w ogóle jednego skrzydła, czego kompletnie nie rozumiałem, ale może w przyszłości widziała jakiś skoczek C4, że będzie tutaj poświęcać materiał. Nie wiem.
Powiem szczerze, nie wiem. Taki ruch. No nie bardzo chcę grać, bo ja akcję powinienem tutaj szykować. Normalnie bym tłumaczył tutaj, jakbym kogoś uczył, że tu trzeba grać. I to jest prawda. Tylko czy z silnikiem, słuchajcie. No ale co ja mam do stracenia? No nic. No dobra, jedziemy H5. Jedziemy H5. On mi odpowie pewnie w sekundę zaraz. What? Widzieliście to? To co mówiłem? Ja nawet nie musiałem zagrać B6. Wow. No muszę zagrać B6. Ale chwila, bo jak tak, to tak. A jak tu, to będzie mi poświęcał? A niech święci. Muszę zapchać pozycję. Dla mnie to jest obowiązek. Zapychać tu pozycję. Słuchajcie, ja się teraz bardzo poważnie zastanawiam. On stoi w miejscu. Tak jakbym go miał. Wydaje mi się, że teraz doszliśmy do momentu, kiedy maszyna zgłupiała. Na serio, tak myślę. Tylko czuję się jeszcze słaby, żeby to wykorzystać. Ale logika i pewnie wszyscy, którzy oglądają ten materiał, mówią: gramy G4. I to na pewno jest dobre posunięcie. To jest super logiczne. Bo tu już jest groźba. Po takim ruchu, no nie wiem, odejdzie pewnie królem. Może na H1. I co? I po takim ruchu potem zapchać, on zapcha, tu zapcham wszystko. I co? Będziemy tutaj tak zapchani i będziemy tańczyć w miejscu. To też byłby sukces z jednej strony. Kiedyś widziałem taką partię na Kamury, jak grałem, nawet je analizowałem u siebie na YouTubie. Miały po 100 tysięcy wyświetleń. Słuchajcie, jeżeli ktoś jeszcze chce, zapraszam. Tutaj może podlinkuję tę partię. Miał bardzo podobnie. A mam godzinę 20. Słuchajcie, mamy kupę czasu, żeby się zastanowić, bo dawno nie miałem tak dobrej gry z silnikiem. No, z Lichesa w ogóle, z Lichesem to nie ma szans wygrać, że tak powiem, z Tokwiszem. O, chwilunia. Liczyć, żeby czegoś nie podstawić. No co, no on tutaj tańczył w miejscu tymi figurami. To daje do zrozumienia, że jakbym sobie grał wieżą w jedną i w drugą, prawdopodobnie może byłby remis. Nie no, pewnie byśmy powtarzali z jakichś 45 ruchów, on by coś zmienił i tak by to wyglądało. Tutaj grać trzeba. Czy on zagra wtedy? Nie no, F3 nie może. Tutaj, nie no, on nie zagra G3, bzdury opowiadam, nie może tak być. Może w ogóle zagrać tak i poczekać, co zrobi maszyna, żeby przestawić gońca tędy. Albo w ogóle zagrać tu, przerzucić gońca tu, żeby te figury jakoś też grały. Powiem wam szczerze, skoczka chyba trzeba przerzucić, dobra. Gramy skoczkiem, bo jeszcze może wrócić tutaj, zawsze mogę wrócić skoczkiem i wtedy sprawdzimy maszynę. A jednak, słuchajcie, poszedł tędy. Zagram tu, on mi trzaśnie. Nie trzaśnie. Muszę tak. On mi nie trzaśnie tego pionka, bo ja mam gońca na A6. Przepchać muszę, to nie ma wyjścia. Właśnie, król H1. Maszynka się broni, moi drodzy, asekuruje. Ona już defensywnie tutaj. I teraz pytanie. Czy wieża B8 to dobry ruch? Z tego względu, żeby trzymać to w miarę poświęcenie. Dobra, muszę mieć na uwadze to, że maszyna może szukać tu poświęcenia, ale zawsze jak tutaj będzie poświęcenie, to ja mam taką asekurację wieży. To chyba jeszcze działa. Dobra, gramy G4 po drugiej stronie. Atakujemy. Co się wydarzy? Nie wiem. Wieża G1, ok. No i teraz trzeba liczyć. Albo nie liczyć i przestawiać się dalej. Może skoczek na H7, żeby tam hetman wparował. To wygląda ciekawie. Z drugiej strony może on coś takiego będzie kombinował. On się broni. Słuchajcie, ja atakuję Stockfisha. To jest w ogóle gdzieś, nie wiem, niech to trwa. Dopiero 26 ruchów, żebym niczego nie podstawił. Bo już zaczynam tutaj dygotać, powiem szczerze. Ale co? Zbiję tutaj. Ja cały czas tylko patrzę na to poświęcenie. Bo teraz wieża odeszła, ewentualnie tam goniec A6 już nie atakuje wieży na F1, to jest plus dla maszyny. Tak teoretycznie. Bo teraz tak, na przykład zagram skoczkiem na H7, żeby może tu przerzucić, sprowokować bicie, ewentualnie przerzucić hetmana. To jest jedno. I teraz tak, skoczek H7 tutaj.
Załóżmy, on bije. No nie może on zbić, bo ja tam wjeżdżam hetmanem. No skoczek H7 wydaje się bardzo dobrym ruchem. Bicie, bicie. A, goniec wrócił do łask, słuchajcie. Goniec wrócił do łask. No i teraz co? I co teraz, drogi Stockfishu? Czy ja mam zagrać tam? Czy mi to coś daje? No grozi wzięcie pionka tu. Po hetman H5, po hetman, przepraszam, po hetman H4, G3 nie może, bo dostaje fajnego mata, ale by było. No wiadomo, tutaj G3 nie można. No już odrzucam. Chwila, bo te strzałki będą mnie rozpraszać. Hetman H4, chwila, myślimy sobie głośno. I teraz, czym grożę? Grożę wzięciem pionka. Grożę wzięciem tutaj. On przepcha. Tu się pole osłabi, ale wezmę pionka. Z drugiej strony, jak zagram tak, to grożę takim ruchem. A nie, skoczek F3. Jeszcze przychodzi mi do głowy bardzo szalona rzecz z jego strony. Może to jest abstrakcja, ale jeżeli tam bym poszedł hetmanem, nie wiem, z jakiegoś powodu widzę coś takiego, że tu, że tu i hetman B7 w ogóle. Naprawdę, takie rzeczy mi przychodzą tutaj do głowy. Nie wiem, czy ktoś to liczył, ale jak zbiję tu, pionek mi atakuje. Wieżę, gram tu, jest A6. Nie wiem, czy ja wtedy zdążę. A, zdążę, tak? Nie, nie zdążę. Nie, no zdążę. Nie, no bez jaj, nie może tak być, że tutaj poświęci tyle maszyna i te pionki dojdą. No pytanie, czy tak nie zagrać i nie przytrzymać go. To może być dobry pomysł. Wiecie co, ja chyba asekuracyjnie zagram jednak wieża B8, żeby ostudzić tutaj go i żeby mi nie bił pionka. Chyba, że teraz bicie jest dobre, bo jak tu to pionek idzie? Nie, to jest niemożliwe. Dobra, skoczek sobie wleciał. Czy ja mogę zagrać tak? Słuchajcie, muszę chyba tak zagrać. Skoczek G5. Wydaje mi się, że skoczek G5 jest lepsze. Naciskam bezpośrednio na pionka. Ale jakby zbił tutaj wieżę H7, ale by było pięknie. Czy w tym momencie Krzysztof nie zdobywa pionka, bijąc tu? Jeżeli on bije, to jest pierwsza myśl, to bicie tu. Jestem świetny w tej pozycji. Ale jeżeli ja zbijam tu, to on może przepchać. Może tu przepchać, albo przepchać tu, ale chyba po tym ruchu przepchanie jest lepsze, bo tutaj goniec będzie celował mi w skoczka. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że ja mogę jeszcze sobie czekać. Mogę tak spróbować zagrać. Przecież nie da się maszyny taktycznie załatwić. Czy ja mogę wykorzystać potencjał jeszcze gońca i tu go wstawić? Nie wiem, powiem wam szczerze. Totalnie nie wiem. Czy jakbym bardzo chciał, to bym tę pozycję zremisował? Też nie wiem. Możliwe. Coraz bardziej w to wierzę. Ale dzisiaj ględzę, co? Ale jest w ogóle podnieta, bo najsilniejszy silnik. Najsilniejszy silnik na Liches. Bo jak zacznę tu otwierać pozycję, to czuję, że gdzieś on mnie tam oszuka. Bo no tak, to jest oczywiste. Jak zbije pionka, na pewno przepcha. Bo ten pionek na H3 nie będzie miał żadnego znaczenia w pozycji dla mnie. A jak ja wezmę tu, to weźmie wieżą. Nie weźmie wieżą, bo ja mam skoczek na F4. Mam takie silne posunięcie. Słuchajcie, chyba trzeba bić. Kurczę, iść na odważny ruch, czy nie? Bo jeszcze przychodzą mi do głowy takie głupoty jak F3, ale to nie z maszyną. G3. On czeka tylko na moje tutaj granie takie. Jakby tu się ustawić? Nakamura by wiedział. Bicie. Czy G4 wchodzi w grę? To jest pytanie. Bicie. Tu powiedzmy. Skoczek trochę miesza. Nie chciałbym końca oddawać. Oj nie. Ale to też jest możliwe. Tutaj i G4, to też jest możliwe. Ale ja wtedy biję w przelocie. On mi zbija. Tak też może być. Tu. Chwila, jeszcze raz. Tak, powiedzmy G3. No G4 to samo, bo bije. I tu jest wtrącenie, to trzeba wiedzieć. A to i tak będzie dobrze wszystko wyglądało i dobrze będzie...
Jakby tutaj działać dalej, powiem wam szczerze. Mogę też, ale zaraz, bo on teraz będzie mi chciał tak grać i tu podważać. No ciekawe, czy wjazd tam hetmanem byłby lepszy. Już tego się teraz nie dowiem. W tym momencie się tego nie dowiem. Bo na przykład z człowiekiem to bym jakoś może tak zagrał. Poczekał, jeżeli on by mnie tutaj podważył, to może G3, bicie, bicie. Nawet jakby wziął tutaj, to bym czuł, że nie jest źle. Ale chyba trzeba bić. Tu. Wierzą. No to jak wierzą, zbiję. Tutaj tak tu hetmanem. Tam trzymam. Dobra, słuchajcie, bijemy. Bijemy na H3. Otwieram mu wieżę. No przepchał. To liczyłem. Okej. Może w tym momencie nawet hetman F6. To nie jest wykluczone posunięcie. Dlaczego mam tak nie zagrać? Przecież po tym biciu ja zbijam tutaj. Hetman F6 gramy, moi drodzy, bez większego zastanowienia. Zmieniam koncepcję, nie zbijam na G3. Przytrzymuję punkt F4. Skoczek E2 wchodzi w grę. Na razie nie. Goniec D2 wprowadza drugą wieżę. Okej. Goniec E7. Ja muszę uważać tutaj na strzały. Bo jak sobie zablokuje powrót figur ciężkich, to będzie problem. Ale nie. Tutaj to zawsze wieża asekuruje po biciu tu. Tu asekuracja jest. Goniec na E7. Wzmocnienie skoczka. Skoczek E2. Ok. Gdzieś to muszę zapisać, bo mam pionka więcej z maszyną. No i teraz co? Zagram tak. To on mi tu kopnie, ja tu kopnę. Tu kopnę. Ale mam taki ruch, on mnie zawsze tu zwiąże. Czy bić? On zbije wieżę. Te wieże wejdą do akcji i będzie to nieprzyjemne. Wieżą nie mogę tu wzmocnić. No dobra, chwila. Skoczek E2. No tak, daje mu się rozgrywać figurami. Maszyna wie, o co chodzi. Czy taki ruch jest ok? No wydaje mi się, że tak. Tak. Zakładam, że no tu nie zbije, bo tutaj. Ale nie no, wejdzie skoczek. Jak wejdzie? Tego trzasnę. Trzasnę. I tutaj wejdę. Będę miał wygraną pozycję, więc jak zagram tu, on nie zbije na pewno. Na pewno tu nie zbije. Zagram tu, tam zbije tu. I wtedy mam do wyboru bicie tu, bicie tu, bicie tu i wejdzie mi goniec. I będę miał pozamiatane. Jak zagram tu, on mi zbije, ja zbiję. To będzie dziura. Przecież, no jak zagram tu, to znaczy mi tak, jeszcze raz tak, to on mi tak kopnie jeszcze w pewnym momencie, tu się goniec z hetmanem otworzy. Trzeba się poważnie zastanowić nad tym biciem. W ogóle, a przepchać mogę? Mogę zwrócić pionka tutaj. Tak, on mi zbije tu, ja tu, on skoczkiem, okej. I wrócę. I on nie będzie miał Czarnopolaka. A jeżeli tak, on odejdzie skoczkiem, to mu tutaj tak zablokuje. Gram F3. Oddaję pionka z powrotem, żeby nie otwierać pozycji. Dobra. Ale on tak przez F4 otworzy. Nie ma Czarnopolaka, to jest najważniejsze. Bez dyskusji. Nie dyskutujmy tutaj o pozycjach prostych. Okej. Tu mi nie atakuje, to jest ważne. Goniec ma też później jakąś tam opcję. Hetman H6, tak się zastanawiam nad tym ruchem, żeby. No nie, no Hetman F6 chyba trzeba grać. Tutaj przerzucić gońca ewentualnie. Tutaj, chyba tu. No Hetman F6, ręka drży. Przydałaby się figura na G4. Nie ma jak jej przerzucić.
Wow, on mi pozwala wziąć pionka. Wrzuci wieżę. Będę musiał tam odejść. W tym momencie jest to beznadziejnie. Ale potem mam gońca na G4, na G5. On zagra tu skoczkiem, a wtedy ja zagram tak. Wow. Co jest po tym ruchu? Nie mam pojęcia. Czy są jakieś pułapki? Nie, no skoczek zbija. Chyba trzeba brać. Ale on coś tutaj zostawia. Na pewno wieżę na F1, tylko teraz mój hetman stąd beznadziejnie ruszy tam. Ale ma jakąś tam opcję. Przypuszczam, że potem jakaś wieża F5 wjedzie. Ale to co? Czy trzeba będzie zbić? On zbije. I skoczek F8. To od mata się bronimy. Jakoś więcej. Nie no, takich głupot chyba nie będzie grał. Tak. Jak tak, to zawsze zamknę. Gońce świetnie grają. Mi się wydaje, że cały czas mam dobrze. Cały czas mam dobrą pozycję, mi się wydaje. Hetman F2. Bo jeżeli nic nie zrobi, to ja zagram gońcem na G5. I tu się wymienię fajnie. Ale na pewno po tym ruchu on zagra wieżą. Jeszcze raz to analizuję. Wracam tu i pytanie, czy... Aha, hetman F3 może zagrać jeszcze. I tu nie może, tu nie może. Tu nawet będę mógł zagrać. Aha, on mi weźmie tego pionka. Skoczek potem będzie miał placówkę. Ale jak weźmie pionka, to ja się właduję wtedy hetmanem tutaj. Wieża F2. No, to jest takie... tak, tak, tak. I na pewno hetman F3. No sprytnie to sobie wymyślił. Za bardzo też nie widzę, jak grać. Brakuje mi teraz tej wieży na F8. Bardzo mi tej wieży brakuje. Nie wiadomo, jak ją przerzucić, no bo jak zagram tu gońcem i on... nie no, zagra F3. Przecież nie wybije mi gońca. Byłoby dobrze, jakby wybił. Zagram tu i on zagra F3. Będę musiał wrócić. Moja wieża jest uwięziona. Goniec nie ma za bardzo... jak grać, no ale co, no tutaj chyba trzeba wziąć. Kolejne otwarcie pozycji, co mi się bardzo nie podoba. Tak, tak, tak. I tu pionek. Ten pionek będzie stracony. Z drugiej strony, wtedy może tak zagrać w ogóle. Tu. 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 Okej. Okay. Wieżą mi na F2 może wjechać, ale wtedy ja wrócę hetmanem tu. Ten pionek jest zatruty, ale wieża F5 wjedzie. Właśnie, punkt F5 będzie bardzo dobry dla niego. Ale ja będę miał jeszcze jakieś takie opcje jak skoczek F4. Dobra, idę na to chyba, słuchajcie. Biję. Pewnie będę tego żałował, ale nie widzę nic innego sensownego. No tak, no tutaj muszę zagrać tak, nie mam wyjścia. I hetman F3 na 100%. Ale Stockfish nie wiedział o tym, że ja mam przygotowany goniec G4. What? O, cholipka. Kompletnie nie wiem, co się teraz dzieje po tym ruchu. Wow. A, już wiem, o co mu chodzi. Przecież jak ja zbiję, to on sobie tu otworzy linię. Czy jak tak, to tak. Konie F4. No nie jestem w stanie przewidzieć takich posunięć. Nie ma takiej opcji w ogóle nawet. Ale teraz pytanie, czy ja muszę to bić, bo może warto tak zagrać w ogóle teraz. Hetman jest wyłączony z gry. Strasznie to źle wygląda. Oj, Stockfish. Panie Stockfish, ciekawe, czy ja miałem z tobą remis. Bo jakbym grał sobie w miejscu, stał w miejscu, to możliwe, że maszyna by głupiała. Tak trzeba grać z algorytmami, a nie ambitnie. Przecież ambitnie nie można grać z maszyną. A, skoczek F4, ale ruch sobie znalazł. Mało było mu atrakcji. No co, no tak, to tak. No, jeszcze tak po takim ruchu nie przepcha, bo tu. Tutaj. No tutaj. No coś trzeba policzyć, co nie można tak... sobie bez liczenia tutaj. Ha, potem grozi taki ruch i wieża mi naciska na skoczka. Bardzo sprytnie. Brakuje tej wieży do gry. Bardzo. To stoi strasznie źle. To przede wszystkim stoi źle, ale to byłem tego świadomy. Ale chwila, przecież mogę też tak zagrać.
Tylko, że on ma tutaj bicie też. No ma. Ale to jest chyba lepsze. No dobra, hetman d4. Próbujemy wrócić hetmanem do gry. Nie mogę otworzyć pozycji. No tutaj to zawsze goniec, wiadomo. Chyba nie będzie tragedii. Zbił. Aha, tu z szachem ma, więc ja muszę odbić. Okej, wjeżdża tu hetman. Ajajaj. No to Krzysztof, masz pozamiatane. No właśnie. No właśnie. I to jest ten moment, gdzie wiem, że nic nie wiem. Tak. No tak muszę. Tu mi wjeżdża. Aj! To słuchajcie, przegrałem. Zapomniałem, że tu hetman wjeżdża. Panie Stokwisz, byłeś pan lepszy dzisiaj. Może jeszcze tu, nie? No jeszcze, oczywiście jeszcze walczymy, co nie? Tutaj wjedzie, no to ja tak. Czy on tam coś znajdzie? Nie wiem. Hetman D2 wydaje się sensowne, żeby tu się bronić, atakować. Może mata damy? Nie dam mata oczywiście, ale... Goniec D1, no tak. Nawet nie mogę sobie tak zagrać. Czy mogę tu, żeby próbować tu atakować? Pionka w ogóle mogę trzasnąć, ale wzięcie pionka również nie daje za wiele. Już widzę jego plan. Plan jego jest taki. Tu przecież mogę zagrać. Tak trzeba. Trzeba wracać, się bronić. Okej, no tutaj nie mamy wyjścia, to muszę tak zagrać. Gońca widziałem, skoczka widziałem. Te figury wchodzą niestety. Wow. Serio? To tak można? Panie Stokwiszu. Bicie. Bicie. Tu. Ale mnie wypunktuje. Totalnie. Nie mogę ruszyć właśnie gońcem, to jest ten problem. Tak. Nie, no muszę iść. No muszę się zasłonić. Znaczy nie muszę. A tutaj muszę się zasłonić. Nie widzę innej dobrej drogi. Muszę się zasłonić. Wiadomo, że nie wybije, da szacha pewnie. Albo zagra z powrotem i przytrzyma mi tutaj. O, proszę bardzo, jak sobie jeszcze lepiej wymyślił. Teraz grozi już takie zagranie. Koniec wchodzi. No właśnie. Co tutaj? Czy tutaj? O, może. A to też nic nie daje. Nie no, to już jest przegrana pozycja. Kurczę, szkoda, tyle ruchów w sumie wytrzymałem, ale to też bez sensu, bo. No widzicie, to co mówiłem. Nawet jak wiesz, że masz tu super grę, to potem gdzieś maszyna oszukuje i po prostu nie byłem w stanie tutaj policzyć lepiej od kompa, ale dobra, spoko, dobra lekcja. Szkoda tylko, że kończy się niestety źle. To tak mam grać? No dobra, gram tak. No i chyba muszę zagrać tu. No muszę. Goniec nie ma gry, no to jest najgorsze. Wieża nie może wspomóc. Aha, potem wieża wjeżdża tutaj. Zapewne. A, wieża na F7, co ja w ogóle gadam. Też wieża F7 przecież wjeżdża. No dobra, tutaj trzeba się poddać. Szkoda, ale zobaczmy analizę, bo jestem mega ciekawy, słuchajcie, co tu się działo, nie? I to jeszcze królewsko indyjska wyszła po ruchu E4, E5. Tutaj szybciutko to te pierwsze posunięcia sobie przerzucimy. Co? Maszyna miała takie dobre ruchy i nie zagrała. Nie otwierała pozycji, dała mi szansę. Okej. Przez pewien okres właśnie tutaj silnik grał bardzo dziwnie i kompletnie nie wiadomo, o co mu chodziło. Słuchajcie, no jak tutaj maszyna mówi plus jeden, to ja aż w to nie wierzę, no ale wszyscy widzą. No 0-0 jest, okej. Skoczek F6 plus pół, okej. No już mam lepszą, patrzcie. Już lepiej, a to dziwne jest. Nie, no maszyny są...
Są jakie są, co nie? Bierze F7, dobra, pomijając to, zobaczcie, co robi w ogóle maszyna, tak? H5 każe grać. Ja sobie z tego zdawałem sprawę. No dobra, goniec F8, tak. Bierze G7. Minus 2, słuchajcie. Czarne mają, no, wygraną pozycję niemalże, co nie? I tu już. I w ogóle mówiłem o ruchu C6. Pamiętacie to? Co tutaj trzeba było grać lepiej? Nie, no już takich ruchów to ja nie widzę. Teraz, że tu wygrywam. Tak. Tak. Skoczek. G4 trzeba było. G4 trzeba było od razu uderzyć, i żeby tutaj. No to tak prawie na to samo wychodzi. No dobra, ale nieistotne. Dobra, poszło tak. Też jest dobre. Błąd silnika A5. Dlaczego to jest błąd silnika? No w życiu bym z silnikiem nie zbił na A5. No tutaj. No chodzi o to, że on ma już otwartą linię. Ja się tego obawiałem przede wszystkim. Zupełnie chyba niepotrzebnie. G4. Mówiłem, minus. Ja cię kręcę. Taka przewaga. No ale dobrze, no idąc tym torem swoim, to po przepchaniu cały czas jest też dobrze, więc tutaj nie ma co się chyba też podniecać mocno. Król H1. No i co? G4. Wygraną partię z maszyną. To się tylko tak, słuchajcie, mówi, co nie? Miałem wygraną, ale nie wygrałeś. W tym problem. Patrzcie, minus 4 i 2. Wow. Wiadomo, że to jest też Stockfish na platformie. To nie jest taki typowy, wbudowany, bo tu mnie by zamiótł zapewne, ale zagrajcie sobie z ósemką, ile wytrzymacie ruchów. Nie udało mi się nigdy tutaj nic urwać. No, Hetman H4. No właśnie, Hetman H4 sobie liczyłem. Dokładnie to rozpatrywałem. Tylko co on pokazuje mądrego? Skoczek F1. Skoczek G5 cały czas. Skoczek tu. Co? Jejku, wiecie co? Przecież idealnie wszystko stało do tego, żeby go atakować. Tylko ta świadomość, że grasz z algorytmem jest okropna. A tu się okazuje, że trzeba było cisnąć. Że trzeba było grać jednak te Hetman H4. Prawdopodobnie bym to wygrał. Skoczek F1. Skoczek G5. No co, skoczek tutaj pokazuje pierwsze ruchy i biorę pionka. I powoli zażynam. I tak jakieś dziwne ruchy ze strony przeciwnika. No tak. Ale powiedzmy, jakby zagrał, no nie wiem, strzelam teraz, żeby pionka obronić. Tak? Nie wiem, tu. Skoczek H3. Ostro. Skoczek H3. Tak. I co, tu? Ewentualnie tu. A dobra, ale maszyna mogłaby na przykład obronić pionka grając tak. Skoczek F3. Trzeba było dać, pomyśleć silnikowi, a nie wszystko ty musiałeś przeliczać. No właśnie, a po wybiciu tylko to liczymy, bo oczywiście jak nie, no to biorę tutaj. Tutaj. Skoczek H2. Skoczek H4. No takie rzeczy to są trudne. Oczywiście z człowiekiem zawsze i wszędzie. To już powtarzałem wiele razy. No tutaj z człowiekiem to jestem, już wiecie. No ale trzeba było iść za ciosem. Trudno, ale zobaczmy dalej. To poszło tak, tu cały czas jest ok. Minus 3. Skoczek H2. Bicie fatalne. Otworzenie pozycji, cały czas to mówię. A jednak otworzyłem tę grę. Co każe grać? Hetman F6 każe grać tutaj. Wszechwiedzący. No tak, i stać w miejscu. A jakbym wrócił, tak dziwnie bym zagrał. No nie, coś by to poprawił, bez sensu. Tak poszło. On już ma niby lepiej trochę. G3. Hetman, no tak, on się tu poprawia. Goniec. Skoczek. Problem w tej pozycji jest taki, że moja wieża nie gra. Ale jestem teraz dumny z siebie, słuchajcie. Zagrałem F3, czyli to, co silnik pokazuje w pierwszej linii. Ma się jakieś tam wyczucie. Tylko szkoda, że to się skończyło, jak skończyło. Ale zobaczcie, równo pokazuje. 0-0-2, no to jest równo. Hetman F6 źle. Hetman H6 lepiej. Niuanse działają.
I co po tym ruchu? Po prostu wyprowadzam gońca. Trzymam ten punkt, ale ja się oczywiście obawiam tego. A, to trzeba widzieć takie dalekie plany. O, to trzeba widzieć wszystko. Tu było cały czas jeszcze dobrze, jak się okazuje. No to już teraz moje błędy w takiej troszeczkę otwartej pozycji się zaczynały. Skoczek wrócił. No i co? I bicie błąd, co nie? No tak, to sobie z tego sprawę zdawałem, że silnik bez powodu nie oddaje pionka w strategicznej pozycji. To było silniejsze. Niestety. I tu już jest koniec. Czułem, w ogóle skoczek F4 to kompletnie mi do głowy by nie przyszło. Jak, no i nie przyszło. Jeżeli bym coś takiego widział wcześniej, to może. Skoczek tu. No to już koniec, nie? To już nie odpuści silnik. Wow, dobra. No to koniec oczywiście partii. Ale zwróćmy uwagę w najważniejszym momencie chyba tego pojedynku. Nie no, że hetman H4 powinien zagrać. To co rozpatrywałem. Dam tu chwilę silnikowi. Zobaczymy jaką pokaże maksymalną przewagę. I czy w ogóle. Minus 4 i 3. Tak jak prawie 5. O, no właśnie. To jest to. Ja przypuszczam, że jakbym na przykład chodził w miejscu, słuchajcie, no, po tym ruchu, jakby on tam sobie coś grał, ja bym tutaj stał w miejscu, tak sobie chodził hetmanem w tą i z powrotem, on by tu nic nie zrobił. On by w tej pozycji nic nie zrobił. No jestem ciekawy. Zrobię mały eksperyment. Wbiję sobie tę pozycję tutaj. Jeszcze raz. Odwrócę. Czarny król tu. Biały król tu i pionki. Długi zakręcony odcinek dzisiaj, spontaniczny. Pionki, hetman, skoczek, skoczek, wieża, goniec, goniec, wieża, ok, pionki. Nie tutaj, odebrałem sobie pionkę, już go wstawiam. Ok. Hetman. Gońca. Skoczek. Pewnie teraz jeszcze nie widzicie całej planszy, a to już momencik. I wieża. Ok. Jeszcze jedna wieża. I posunięcie teraz. To w zasadzie bez znaczenia. Teraz posunięcie białych. I kontynuuj z tej pozycji. Zgadza się pozycja? Zgadza się pozycja. Ok. Zagraj z komputerem. Czarnymi. Ok. Czyli mam jeszcze raz tę pozycję i spróbuję sprawdzić. Ja stał w miejscu. No dobrze. A to tak zagram teraz. Nie, inaczej. Skoczkiem tu. Trochę przyspieszę. Będę bronił. Zapchał. Dobra, gramy tak. Zagra tu, czy nie? Aha, chce mi wejść tu i wziąć pionka. Słuszna twoja. To tak. Żeby bronić. Wow! Wow! Tego nie widziałem. Wow, za szybko pograłem, ale sprytny motyw. Widzieliście to? Niby tu, a on skakuje, nie mam jak bronić wieży. Haha! Dobre. Dobre. To wieżą trzeba było się trzymać tu. Dobra, wiecie co? Powiem w ten sposób. Co by było, to by było. Nie wiadomo, co tutaj by się działo. Teraz oczywiście przegrywam, bo za szybko też oczywiście tutaj pograłem. Ale. Mogę cofnąć? To cofnę chętnie, bo jestem ciekaw, po prostu inaczej zrobimy, słuchajcie. A, gra została przerwana. Rewanż. Rewanż. Ok, to jeszcze raz. Gramy tak. Gramy tutaj. Ok. I gramy tu. To, co patrzyłem wcześniej z silnikiem. Wieża tu zagrała.
A to jest niespodziewane posunięcie jak dla mnie. A tak? A może tak. G3. Bo jak zbiję tutaj, to skoczek na F3, a zagra G3 i po mnie. G3 gram teraz. Czy stać w miejscu? Powiem wam szczerze, nie wiem. Najgorsze jest to, że wieżą nie mogę zagrać. Zbił. Słusznie. Nie wierzę w to, że tą pozycję można przegrać czerwonym. Znaczy można każdą, tylko no gram tak, żeby tu wstawić. Chodzi o to, że ten goniec mu nie ma gry. To jest największy problem. Nie no, tutaj trzeba bronić pionka. Będę stał w miejscu. Zobaczymy, co on zrobi. Czyli tak, i sobie przerzucę gońca tam za chwilę. On nie ma czarnopolaka. Tu bym wstawił w ogóle tę figurę. No i tak. Zbijasz? Zbijaj. Ojejku, nie. Chwila. To już misklik, moi drodzy. Zbijam oczywiście. Wieża weszła. No tak. Słusznie. I problem z tym gońcem się robi, tak? Czyli finalnie patrząc na tę grę, prawdopodobnie powinienem tu w pewnym momencie wybić. To jest gra ze Stockfishem, ale przynajmniej powiem wam, jestem zadowolony, bo tutaj miałem szansę, po prostu. No cóż, mogę tutaj grać dalej. Powiem szczerze, nie wiem, co on będzie tutaj grał mi pewnie przez to. Ja, no nie wiem, stoję w miejscu, gram wieżę A8. On tu nie wejdzie, tu nie wejdzie, tutaj może wejść jedynie Hetman. Dobra, gram w miejscu. Czy on Hetmany może wymienić? Możliwe. No ja pogram w miejscu. Jak widzimy, ten ruch kompletnie nie ma sensu, bo to nie daje żadnego rezultatu. Gram w miejscu. Co tutaj zbije? Nie sądzę, że figurę poświęci. Może, nie wiem. Sprawdzimy. Okej, okay. Z powrotem. Już mam na uwadze takie posunięcie hetmanem na A7. Okej, okay. Widzimy 18 posunięć. Pewnie przy około 50, tam jak będziemy się zbliżać, to on, nie wiem, coś zbije mi za chwilkę, albo ruszy, nie no, pionkiem ruszyć nie może. Coś będzie musiał zbić. Prawdopodobnie tu się będzie szykować na bicie. No z powrotem. Gram z powrotem. Ciekawe, czy wymiana w ogóle hetmanów jest dla niego dobra. No on zapewne nie będzie widział siły, żeby tutaj przejść. Mam nadzieję. No z powrotem. Zobaczymy, co on wymyśli. Nie wiem, nie wiem. Niech on myśli. W ten sposób można było próbować grać. No, teraz spróbuję sobie, żeby sprawdzić to wszystko. Okej. Okay. Bardzo możliwe, że bicie tutaj nastąpi w pewnym momencie. Jest to bardzo prawdopodobne. O, zagrał już inaczej. Coś się święci. Jeszcze nie wiem co. Aha, Hetman F3. Wieża F3. No, wracam. Bicie. Bicie? Nie, tu nie może. Wymiana hetmanów! No dobra, chętnie. I teraz tak, on nie może tutaj, tutaj nie może, bo go zbije teoretycznie. Skoczek wybije, no i co? No, gramy wieżą, ja nic nie mogę więcej zrobić. A mogłem skoczkiem ruszyć, ale to też by coś tutaj naruszyło w tej pozycji. Skoczek niech trzyma te dwa miejsca. Czy sk jego skoczek może jakoś polepszyć swoją grę? Pewnie coś tutaj kopnie, albo coś tutaj. Nie wiem, zobaczymy. Bicie nastąpiło. A, okej, okay, okej, okay. Znalazł drogę. Znalazł drogę, żeby mnie tutaj ograć. Jednak, dobrze, będę spokojniej przynajmniej spał. Okazuje się, że to nie było takie łatwe. Ale, no, jeszcze tutaj są, zagrajmy. Nie no, wygrana pozycja z białymi. Bez problemu. To już na oko widać teraz. Może pewnie nawet zbić.
cały problem polegał na tym, że ten goniec był zamknięty i to maszyna wiedziała. Daleko, daleko to widziała. Sprytnie. No co, no gram tutaj. Tam sobie skoczka przerzuci pewnie. I dlatego silnik wcześniej, jak pamiętacie, nie kazał grać B5, tylko kazał zbić. To był klucz do sukcesu, bo moja wieża by sobie pograła po prostu. No dobra, to jest przegrana pozycja. Okej, ale było miło. Było, myślę, że ciekawie. No, działo się tutaj, działo się, bo miałem ogromną przewagę z maszyną. To przynajmniej cieszy. Dzięki za wytrwałość. Kto oglądał całość, niech tam coś napisze w komentarzu, będzie mi miło. Pozdrawiam serdecznie, cześć.